Dobry. Hejka, z tej strony emigryjka.pl. Witajcie w kolejnym odcinku z Let's Play The Ainy World na ślepo. Dobra, czekam, czy taki znak po prostu. Mam też czas, jeszcze zrobić, czekam. Połączyć po prostu, tak? Tak. To gdzieś nas hakiem. Ja to bagno. Aha, dobra. I mamy okularki. Na skrytę spytam, no i teraz do góry łazisz? Dobra. O cholera, nie to tutaj. Aha, tutaj. Jeszcze dziwo są. Aha. Aha, czyli jednak to do górcze jakoś. A, do domu na drzewie, no kurde. Tak, jeśli nam spodobał odcinek, to subskrybujcie, lajkujcie, komentarze mile widziane, pozdrawiam z emigryjka.pl, trzymajcie się, hej. Ja skoczyła, ha? Him down from his treehouse.
jednak trzeba iść tam, tak? Do tych tych. No to ciekawa przygoda w Diner World, no bo dobra, subskrybujesz odcinek, komentarz, napisz to, i łapkę w górę zostawcie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentarze są niewidzialne, pozdrawiam z mplay.pl, trzymajcie się i hej, ja tak mówię. Tak. Gramy obecnie Laurą Bandytką, bo Robert jest uwięziony. Dziwne facety. O. Ja nie chodzę. Co oni tu jakieś bomby konstruują? To paliwo jest. Coś. Co? Zapiszczało. To mi wleje kafe. Przyszła. Czy on nożyczki ma, czy coś? No to pogadajmy z tym dziwnym facetem. Może okulary chcę za pomoc. Dziwnie też tutaj, pewnie. No. Właśnie, to zobaczyć.
Na Afropie. Na. Halo. Co coś ci? What kind of characters are you then? What are you doing here? Oh, look, gentlemen, we have a visitor. Are you by chance the cleaning lady we called? Cleaning lady? You can start right there in the back. It's been years since Vince last been swept. May I ask what you're doing here? Neurological research. What does that mean? You don't know. Babs, don't be so hard on her. She's just the cleaning lady. I can't believe it. She's never heard of aerology. Do you know the crazy old guy in the treehouse? Oh, that guy. You have to watch out. That guy is dangerous. Yes, we've tried to pass him, but he always sends a scattering. We had to leave our fourth buddy behind. Oh, Simon. But the old guy is almost deaf, nearly blind, and probably 1,000 years old. And you're three people. Are you implying that we should have used violence? I mean, we've tried, but he's vastly superior in strength. Yes, that's not just an old guy. He's a trained killer without any conscience. We lost Simon because of him. Simon was such a good guy. But we expect him to return any day now. Well then.